Spotykamy się dzisiaj w Berezie, w Domu Ludowym. Za chwilę rozpoczynamy Wieczór Seniorów, czyli spotkanie integracyjne seniorów z gminy Międzyrzec Podlaski. Niedawno zakończyliśmy realizację dużego projektu skierowanego do naszych seniorów, dofinansowanego z funduszy unijnych, w ramach którego przez blisko 2 lata w 6 klubach odbywały się liczne zajęcia dla seniorów, odbywały się wycieczki, różnego rodzaju atrakcje. I dzisiaj przyszedł czas już po zakończeniu projektu, po jego pozytywnym rozliczeniu, na spotkanie w takiej luźnej, pozytywnej atmosferze. Zaprosiliśmy wszystkich seniorów właściwie z naszej gminy, nie tylko tych, którzy uczestniczyli w zajęciach projektowych, ale wszystkich, którzy zechcieli dzisiaj tutaj do nas dołączyć. I właśnie spotykamy się w takim pozytywnym klimacie przedandrzejkowym właściwie, żeby miło spędzić czas, poanimować naszych seniorów, zintegrować poszczególne miejscowości i kluby ze sobą. W programie dzisiejszego wieczora mamy parę niespodzianek. Tutaj może zdradzę jedną drobną tajemnicę. Przygotowaliśmy drobne publikacje, właśnie takie podsumowujące projekty, pamiątkowe albumy ze zdjęciami dla seniorów, które za chwileczkę trafią w ich ręce. A poza tym myślę, że muzyka, uśmiech, wspólnie spędzany czas, dobra zabawa. Łącznie w naszych 7 klubach myślę, że uczestniczy około 150 seniorów. Dzisiaj myślę, że ponad 100 do nas tutaj przybędzie. Nasi seniorzy są osobami bardzo, bardzo pozytywnie podchodzącymi do życia, takimi otwartymi. To też myślę efekt pracy z nimi, angażowania w różnego rodzaju aktywności, motywowania do udziału w zajęciach. Teraz po prostu sami z siebie chcą się spotykać, a my im te spotkania umożliwiamy. Już na kanwie zakończonego projektu ruszyliśmy z kolejnymi zajęciami dla seniorów. Odbywają się warsztaty prowadzone przez nasze gminne instytucje kultury, gminną bibliotekę. Parę dni temu, właściwie w tym tygodniu, rozpoczęły się zajęcia z biblioterapii we wszystkich klubach. A już na początku grudnia ruszają warsztaty kreatywne, plastyczne, rękodzielnicze, artystyczne, prowadzone przez Gminny Ośrodek Kultury. Nie zapominamy też o kolejnych szansach na pozyskanie funduszy. Szukamy rozwiązań tak, aby zapewnić jak najwięcej zajęć na przyszły rok w klubach seniora. Inicjatorem jest pan wójt gminy Krzysztof Adamowicz. Od niego wyszła ta inicjatywa, a całe spotkanie jest zorganizowane przy współpracy z Międzyrzecką Spółdzielnią Socjalną Razem, która była głównym realizatorem projektu Wspólnie Tworzymy Kluby Seniora. Na czele z panią prezes Elą Chodzińską. Nie możemy też zapomnieć o tutaj naszych drogich seniorach z Berezy, którzy też swój wkład, szczególnie w przygotowanie tych pysznych potraw na stołach, wnieśli. Także wspólnymi siłami, jak to zwykle bywa w gminie Międzyrzec, udało się coś dobrego stworzyć. Ach, tak naprawdę to przepiękne pierwsze życie. Wchodzimy dzisiaj w dodatkowe zajęcia, spotkania z seniorami organizowanymi przez animatorów. Po prostu tego potrzebują. Tak naprawdę skłamałbym, gdybyśmy mówili, że dbamy tylko o seniorów. Dbamy o wszystkie grupy społeczne, bo i przepięknie rozwijają się koła gospodyń wiejskich, bo i przepiękne zajęcia atrakcyjne dla dzieci w świetlicach naszych i w gminnej bibliotece. To życie społeczne gminy z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, bo ono buduje więzi, tak? Takie więzi, poczucia wspólnotowości, ale też przede wszystkim poczucia takiej wielkiej życzliwości do siebie nawzajem. A to tak jak bez historii nie ma narodu, tak również bez kultury nie ma społeczeństwa. To są bardzo ważne elementy życia, szczególnie w wieku 60+, bo w wielu przypadkach to jest świetna terapia dla seniorów, bo są zajęcia manualne, były zajęcia językowe, były zajęcia bezpiecznego internetu, były zajęcia aktorskie, były zajęcia zdrowy kręgosłup, więc cała gama zajęć, która pozwala ciągle seniorom pobudzać tą swoją aktywność, a przecież o to w życiu chodzi.
To jest kwestia szacunku do ludzi, którzy wkładają ogrom pracy, aby spotkać się, ogrom pracy, aby pobyć troszkę ze sobą, ale też ogrom pracy w takie, takie wspólne działania. Świetnie to widać przy dużych plenerowych imprezach w gminie Międzyrzec Podlaski, które wyrastają naprawdę na duże, piękne imprezy, gdzie każdy czuje się dobrze, ale również w takich jak ta. Staramy się być zawsze z naszymi mieszkańcami, bo po pierwsze z poczucia szacunku, a po drugie sami się świetnie bawimy.